Religia jest czymś nierozerwalnie związanym z człowiekiem. W zasadzie można powiedzieć, że jest jakimś elementem człowieczeństwa. Po prostu tam, gdzie jest człowiek, tam też będzie tak czy inaczej rozumiana religia. To oczywiście powoduje, że zagadnienie religii jest czymś niesłychanie złożonym, niesłychanie rozległym, ale też niesłychanie. Ja osobiście jestem skłonny twierdzić, że religia, zajmowanie się religią, jest jedną z najbardziej fascynujących przygód, jakie można, jakie można w życiu przeżyć, i że to jest teren, który ma bez przerwy wiele białych plam. Oczywiście jest to też zagadnienie bardzo trudne w związku z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli z tą, z tą rozległością. Religioznawstwo jest nauką, która próbuje mierzyć się z tym zagadnieniem, która próbuje jakby przebadać, przeanalizować na wszystkie możliwe sposoby od każdej strony tę problematykę. Jednocześnie jest to dyscyplina, która próbuje to robić od strony etycznej, a nie emicznej, to znaczy od strony zewnętrznej. Nie wewnątrzreligijnej, ale właśnie zewnątrzreligijnej. Tak? Próbujemy badać, Religię tak, jak ona nam się jawi, a nie od strony od wnętrza, od strony samych wyznawców. Kurs, który chciałbym zaproponować, ma kilka celów. Po pierwsze, chciałbym pokazać pewne podstawowe problemy z ujęciem religii, problemy, które jakby wyszły, można powiedzieć, na ja, w momencie, w którym religia stała się przedmiotem krytycznej refleksji, naukowej refleksji. Po drugie, chciałbym pokazać, zresztą, to ten pierwszy temat też w jakimś sensie na planie historii dyscypliny. To jest, jakby w pewien sposób, naturalne. Rozumienie religii, czy sposoby rozumienia religii w historii religioznawstwa ewoluowały. I jakby przyjrzenie się samej tej historii jest, jest bardzo pouczające. Po trzecie, chciałbym pokazać pewne, pewien podstawowy sposób porządkowania bardzo zróżnicowanej treści systemów religijnych zgodnie z takim bardzo klasycznym, może przestarzałym, ale, ale ciągle jakoś użytecznym systemem Joachima Wacha, który dzieli religię na sferę doktrynalną, sferę rytualną czy kultową i sferę... Organizacyjną. I wreszcie na koniec chciałbym zadać pytanie o, czy też pokazać problem przyszłości religii. Tego, czy religia we współczesnym świecie może istnieć, będzie istniała, co na ten temat może powiedzieć religioznastwo.